Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Until Dawn. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i kontynuujemy. Chyba rozdział czwarty teraz zaczynamy. Tak, dokładnie. Lojalność, 7 godzin do świtu. Okej. A, to będzie teraz Mike, nie? Tak. Wessało nam Jessica. Ziomek, ale chociaż kurtkę weź. Chatka, 21:59. Przynajmniej strzelbę wziął. Zaryzykuj skrót, trzymaj się ścieżki. Zaryzykuj skrót, no musimy ją ratować, no. Jakaby nie była, to trzeba ją ratować, no. Ciach. Nie mogę się pomylić, bo wpadnie mi do wody, chłop. Dobra, ej, no w prawo, no a nie na nią, przecież ucieka przed czym, no. Gościu! Co ją ciągnęło? Idź naokoło, zeskocz, no zeskocz. O do chuja! Kurwa, 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 kurwa! Ratuj swoją damę, gościu. Bierz lampę i szczelbę, czy tam... W, żebyś się głową nie zajebał. Dobra, a, cyk. Żebyś się nie potknął. To teraz pewnie D będzie. Wiadomo, kurde. Cyk, W. Co tu mamy? Wysuń się w bok, skocz. No skocz no, chłopie. Że cię zamordujemy, no i będzie po tobie. D, cyk. Kurwa. Trzymaj się. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. No, ja też, przepraszam. Nie, to klikłem. Zaryzykuj skrót, nie no, skrót, skrót, skrót. W ogóle tu jest ta kopalnia chyba. D. Dobra, 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 dobra. W, mam, 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 mam. Okej. Dajesz, dajesz. No ruszaj się, Maśka. Dobrze, że się dopingujesz, bo ja cię nawet nie dopinguję. Michael! 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 Okej. Okay. Jeden quick time event zepsuliśmy. Mam nadzieję, że się... Ale ktoś się na nią musiał napalić, że ją tak ciągnie do jamy. Jessica, idę! Już idę! Ma jakiś totemów? Jakieś totemy, coś ten? Totemik jakiś, coś, gdzieś coś ten? Coś było? Gdzie mam iść? Tu czy tu? O, jest totemik, dobra. To zbierzmy totemik. Raczej nic się nie stanie chyba, nie? Coś ją po prostu tam ciągnie. Dobra. Totem pomyślności. To jest raca? Raca chyba. Znaleziony przez Majka w kopalni. Biometyle niosły sny o pszczęciu. O szczęściu i pomyślności. Dobra, jakaś raca czy coś. To był ten, okej. No dobra, biegnijmy. Trzeba ratować tą kobietę. A, dobra, nie biegniemy, tylko on i tak będzie już teraz sobie dreptał. To na ludzie mogę eksplorować. Że już po niej albo i tak. A nie, jednak biegnie. Jessica! No nie gadaj, że zginie. O Boże!
przyłapią, bo spadnie. Jest na szybie. Pomóż. Jessica! Co jest, kurwa? RIP! Co to kurwa było za jakieś stworzenie? Czemu ty idziesz do góry zamiast na dół do niej? Może ona jeszcze żyje? W. Dobra. Czemu ty zasuwasz do jakiegoś potwora zamiast do niej? Szybko, ostrożnie, szybko. Quick time event. Dawaj, dawaj. Trzymaj się. Ty teraz się powinien spierdolić z tego, tak przeskoczy. No dobra, ustał. A nie, to nie był on. To nie był on. To wyglądało jak potwór, a nie gościu. Tamto, do którego strzeliłeś. Nie strzelaj. Nie. Co jest? A i tak nie masz kuli. Nie wiem, kim jest ten gościu, ale to nie był na 100% on tam na górze w szybie. Tylko nie kumam też, dlaczego nie poszedłeś na dół, chłopie. Czemu mi kazaliście iść na górę zamiast ją ratować? Teraz będziemy po jakiejś kopalni błądzić. No dobra. Tu pewnie mamy pójść, a tu jest jakieś przejście boczne, więc tu pewnie będzie totem. Albo jakaś wskazówka z 52 roku. Aha, no fajnie, nic tu nie ma. Serio? To mnie teraz wzięliście i zawiedliście. Myślałem, że coś tu będzie, a tu... Też nic nie ma, nie ma, dobra. No, myszy, szczury, wiadomo. Mówiłem, że kurde, to co Rzym powybierał wszystkie te igły i tak dalej, to teraz wszystko będzie. Klauny, pająki, dzięki. BHP? Jasna sprawa. 12 grudnia 51 roku do pana Henry'ego Caldwella. Wiadomości z załogi kopalni Blackwood Drag. Mam przyjemność poinformować, że kopalnia Blackwood Drag wraz z przyległymi obiektami spełnia wszelkie wymogi do bezpieczeństwa określone prawem prowincji Alberta. Certyfikat w drodze. Niniejszy list jest wyrazem uznania dla naszej sumiennej kadry inżynieryjnej i technicznej dbającej o BHP. Kontynuujcie swoje prace ze świadomością, że bezpieczeństwo górników jest dla naszej firmy najważniejsze. Z poważaniem. Brak, kompania górnicza Blackwood Drag. Dobra, i obwróćmy. Szanowny panie Brak, entuzjastyczny raport o stanie obiektu zaskoczył mnie do tego stopnia, że poczułem się zmuszony nań odpowiedzieć. W rzeczywistości kopalnia jest fatalnie utrzymana i niebezpieczna. W wielu miejscach stoi woda, podpory gniją na potęgę, maszyny są stare, a kable przebijają. Górnicy na przodku masowo chorują, a skąpe racje utrudniają rekonwalescencję. Do licha, większość z nas nie wierzy nawet, że tunel są na niezamieszkale. Bóg jeden wie, co się czai na dole. Może pańskie sanatorium na szczycie zapewni nam opiekę, której w kopalni tak bardzo brakuje. Henry Caldwell, sztygar strzałowy w Blackwood. Okej. Czyli jedni stwierdzili, że jest git, bo dostali w łapę, a drudzy stwierdzili, że nie jest git. Coś było, nie? Dobra.
Oho. Kto tym razem otrzyma pomoc, zginie albo będzie miał pomyślność. Czemu tam leży jakiś kurde człowiek chyba? Dobra, co my tu mamy? Totem głodu. Znaleziłem przy Majka, opuszczam koszmar. Totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi z tym totemem głodu. Ale mamy drugi, no. Dobra. A jeszcze coś jest? Efekt motyla jakiś się odblokował. Na ratunek. Pogoń Majka za Jess powiodłaś. Ej, to git! Czyli ten jeden quick time event, który nam się nie udał, nie wpłynął na to, że się nie udało ten. Tylko, że kwestia jest taka, że nie wiadomo, co z nią się stało, bo ona spadła. Może przeżyła, ale jeszcze tego nie wiemy. A może zginęła i się dowiemy wkrótce. Gazetka. Można ją kliknąć? Nie, to po co ona tu leży? Co tu jest? Oj, lag. To jest. A, bezpieczniki, dobra. No my w ogóle w tej kopalni jesteśmy. Czemu on w ogóle za nim pobiegł? Jak to nie był ten koleś, tylko tam był jakiś potwór pierdzielony. I czemu kurtki nie wziąłeś z domku? Chwila. Nie. To jest to miejsce. Ja przed niebezpieczeństwem. Tu będą zaraz te. Zaraz będą jelenie jakieś. To jest chyba to miejsce. Co to za miejsce? Senatorium. Przecież czytałeś przed chwilą. O. A tu ten psychopata z domku? Jak on jest w dwóch miejscach jednocześnie? Co on tunelami kopalni chodzi jakoś? Chris, schronisko Washingtonów, 22:41. Co tu się odwaliło w ogóle? Ash! A, to jest ta kanapa, gdzie wtedy leżeli. Bo właśnie Chris z Joshem rok temu. Nic nie ma, dobra. Zobaczmy z drugiej strony wysepki kuchennej. Czemu oni mają dwa zlewozmywaki? W sumie kto bogatemu zabroni, nie? Dobra, nic tu nie ma. Ewidentnie nic tu nie ma, idziemy dalej. Gdzie to masz, żeś wciągnął, gościu? Co jest, kurwa? O. Milutko. Krew na ścianie. Ach, cholera, nie. Czekaj. Tutaj? Nie można, dobra. Fajnie. Myślę, że z Ashley to już nic nie zostało. No dobra, to się po prostu światło na tym odbiło. Idziemy. Czemu na zewnątrz? Co, my też do tej kopalni trafimy? Czy tam do tego schroniska, które jest nad kopalnią? Senatorium w sensie, źle powiedziałem. Już szliśmy kiedyś. Gdzie ty, Chris, idziesz? O, kruki są chyba. Nie, co tu siedzi? A, to płatek. Dobra, czy tu nie był totem, który ja już kiedyś znalazłem? Nie, co tu jest w ogóle?
Ej, kolejna głowa, nie no. Co to ma być? A pierdole. Kto to tu postawił? Fajnie. W końcu się zesram w gacie z tego strachu. Cholera. Świńska głowa. Porzucona na zboczu, jest świeża i pokryta krwią. To może to nie jest krew Ashley, tylko tej głowy. Od świni. Dobra, wróćmy, bo tu nic więcej nie ma żadnego totemu. Czy już tędy szedłem? Czy nie szedłem, bo już się pogubiłem. Ash! Tam jest dojście do tego budynku, do schroniska całego od przodu jakby. Ash! 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 Totem kolejny, okej. Okay. Znaczy pytanie, czy... Nie wiadomo, czy okej, zaraz się okaże. Okej, okay, zobaczmy. Tu się robi mroczniej. Za bardzo, dobra. A, no zajebiście. Leżałem przez Chrisa na szczycie. Czarne motyle przypowiadają śmierć śniącego. Czyli Chris może zginąć w jakiś sposób, bo się powiesi. Git. Fajnie. Czyli nie dawajmy mu żadnej liny do ręki, bo się chłop powiesi na żyrandolu. Dobra, idźmy dalej. Gdzie ja w ogóle idę? Tych domków tu jest tyle w tej okolicy. To jest jakaś stodoła? Dobra, tam można wejść dalej, a tutaj... Tu pewnie nie przejdę. A, przejdę. Okej. No, poważnie tu nic nie ma? Ale mnie z... Nie, no come on. Chociaż mogliście totem tu dać jakiś kolejny, albo wskazówkę, nie wiem, cokolwiek. Ale przynajmniej wiemy, że musimy wejść do tej szopy. Fajnie. Gdzie jesteś, psychopato? Ashley! O, Ashley. Aha, spoko. Ja pierniczę. Proszę, pomóż mi! Idę do ciebie, Ash. Nie przestawaj mówić. Mów, co się stało? Chris, on mnie związał. Chris, jesteś tam? Witajcie i dziękuję, że dołączyliście. Boże, błagam, Josh, obudź się! Przeprowadzimy dziś mały eksperyment. Rodzaj testu. Co tu się dzieje? Aby się powiódł, nie wiem, będę potrzebował współpracy obu obiektów testowych. Joshua i Ashley. Że co? O mój Boże! Będziemy potrzebowali jeszcze jednego uczestnika, żeby pomógł zdecydować, który z obiektów przeżyje, a który nie. O nie! O Boże, nie! Wyciągnij nie zrobisz na tego! Wybuch mnie stąd, psycholog! Proszę, zabrali go spokój. Reguły są proste. Christopherze, dokładnie na wprost ciebie znajduje się dźwignia. Musisz tylko wybrać, kogo chcesz ocalić. Zajebiście! Chciałem ocalić wszystkich, jak kogoś muszę zajumać. O kurwa, kurwa, nie! O Boże, tak nie okej, okej, wszystko będzie w porządku. Wyjdziemy z tego. Niedobrze. No, stary, człowieku, nic nie rób, trzeba to przemyśleć. Ta, to póki to nie ruszy, to nic nie robię. Dajcie mi chwilę. Dajcie się skupić. Kurwa. Ashley, wyciągnę cię stąd, nie pozwolę ci zginąć. O, dziękuję! Błagam, dziękuję. Nie! To jest jakiś obłęd! Szaleństwo! Jak chcę się obudzić! Chris, błagam! Powiedz, że to się nie dzieje! Nie wiem, przykro mi, Josh. Postanowiłeś ocalić.
Ashley, nie patrz! Nie mam nie patrzeć! Chris powie, że nic mu nie jest, błaga! Został mi i Mike'ie! Nie! Już, Ashley, już się uwalniasz, już! Przestań, proszę. Już, musimy cię uwalnić, już, musimy uciekać. Nie! Musimy iść, okej? Chris! Ashley! O, matko kochana, Maruda wróciła. Wszystko okej? Chris, co się stało? Josha. No co z Joshem? Mów! Nie żyje! Że co? Przecięliśmy go na pół. O czym ty mówisz? Jest jakiś psychol. Psychol? O mój Boże, musimy się stąd wynosić. Nie rozumiem, co się stało? Urwał nas psychol. To była piła i miał przeżyć on albo aż. I nie wiecie, co robić. Przecięła go i wypruła mu wszystkie flaki. Co? Chris, o czym ty mówisz? Zabiłem go! Chwila, Chris! To jest moja wina, Matt! Jezu, to jakieś szaleństwo! Musimy wezwać pomoc! Przecięła go na pół! Jakoś to ogarniemy. Spokojnie. Matt, musimy sprowadzić pomoc. Może się nie rozdzielajcie, tylko idźcie w czwórkę? Będzie bezpieczniej? Powinniśmy poszukać reszty. Mike i Jess poszli się bzykać, cholera wie gdzie. Sam też wzięło. To jest w schronisku. Okej. Okay. Masz rację. Słuchajcie, trzeba wszystkich zebrać, bo w okolicy kręci się psychopata i coś z tym trzeba zrobić. Co, będziemy czekać, aż nas wyrżnie? Ale co z... Jess to by chciała, żeby ją zerżnął. Aż cała zakrwawiona. Fajnie. No ale to idźcie w czwórkę, a nie się rozdzielacie znowu. No come on, przecież to jest bez sensu. Boże święty. O! Siema, doktorek. To tam. No, jakbym siebie przy kopie widział. No cześć. Pająki, szczury, igły. Dzięki. Tak jak chcesz. No tak średnio bym powiedział, właśnie bo zajebaliśmy Josha. I Jessica też nie wiadomo, czy żyje. Ludzie dostają to, na co zasłużyli? Nie. No to po co zadajesz pytanie, jak mam odpowiedzieć pytaniem? Kim jesteś? Próbuję ci pomóc. Ta gra, którą toczysz, wiesz, że nie przynosi nic dobrego ani tobie, ani innym. Jak nie, ja się świetnie bawię. To jak pogrywasz, nie świadczy dobrze. Moja kobieta też się świetnie bawi. Zgit. Jak tu krwawo się zrobiło od tej piły. Kurde. Jeszcze planujesz przeciągać tę całą swoją żałosną szopkę? 5 rozdziałów. Trochę się przestraszyłem, no. Naprawdę wierzysz, że jestem prawdziwy? Nie no, bo ty kurde remont cały czas robisz, to raczej nie. I właśnie to jest cały twój problem. Czy potrafisz odróżnić rzeczywistość od fikcji? No tak, znajdujemy się teraz w grze Until Dawn. O ty gnojo. Okej. To co, piąty rozdział? Piąty rozdział chyba, nie? Ale zanim to jeszcze zerknijmy sobie, co tu się podziało w efektach motyla. A kto umarł, ten nie żyje. Chris obiecał uratować Ashley. Masz pecha. Dobra, będzie... O, Mike'iem teraz będziemy grać. Dobra, czyli kopalnia. Rozdział 5, strach, 6 godzin do świtu. Okej. Okay. Jest i on, nasz bohater. Jezu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Wilkuś! Mike, teren schronienia, sanatorium 2303. Dobra, pamiętamy z to temu, że wilka trzeba pogłaskać.
Jak widać, wilk jest przyjazny do ludzi, więc tym bardziej. Dwa wilczki. Mike, czemu ty z sobą kurtki nie wziąłeś? Chcesz się przeziębić? Dobra. Dobra, idziemy teraz do tego sanatorium, tak? Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Okej. Też nic nie leży. Dobra. Czemu wracasz? Halo? O, jest to temik, dobra. Kolejny. Ciekawe ile przeoczyłem w sumie. O, mamy. Okej, sam w ręczniku będzie zagrożona przez psychopatę. Dobra. Gdzie ten totem się tu pojawił? Tutaj, tak? Nie, nie tutaj. Tutaj, okej. Znaczy te totemy nie są tak poukładane jakby po kolei. Teraz jakby tutaj wyskoczył. Dobra, idziemy. Nie idziemy, bo się zablokowało coś. Dobra, to jest to sanatorium, o którym pewnie czytaliśmy w tym... W tym liście, tak tam trzeba będzie pewnie pójść. W tym liście, co był w. No, come on, co był w podziemiach, w kopalni. Zobaczmy. Raczej wątpię, że tędy wejdziemy, no ale. O! No to się teraz zaskoczyłem. I nie sprawdziłem, co było na zewnątrz z tamtej strony. I rozumiem, że już tam nie wrócę. Jezus Maria. Wow. Co do kur... Okej. Okej. Zamknięte. A może się uda tam jednak wrócić. To jest chore. Dobra, spróbujmy wrócić najpierw na zewnątrz i zerknąć z tamtej strony, co było, bo tu widzę, że są jakieś pomieszczenia, jeszcze jakiś ten. Tu są jeszcze jakieś rzeczy do przeczytania, tu jest jakaś dziura w ogóle. Dobra, mogę tu wrócić, okej. Tu z tej strony coś jest. A, bo on tu z tym wilkiem podchodził wtedy chyba. Ja tu coś mogę zrobić? Jak mi znowu bober wyskoczy, to się lekko wkurzę, nie? No, dalej. Tylko nie wchodź tu. Kurde. Dobra. Mordo, ja chciałem tylko zobaczyć, co tu jest, a ty żeś mi wszystkie teraz wskazówki pominął. Ja tu nie wrócę teraz na górę, chłopie. Nie, no nie gadaj. No dobra. Jak już tu wszedłem, to będę eksplorował, ale już w kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, wbiję do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć.